Witam Was w kolejnym odcinku z mojej podróży do Japonii. Dzisiaj taki luźniejszy dzień w Osace. Pójdziemy też prawdopodobnie na zamek Osaka. Potrzebujemy takiego troszeczkę odpoczynku. Chłopaki też chcą kupić kilka rzeczy ubraniowych, więc idziemy na taki bazarek. Później być może jak tam mnie kupią, no to na jakąś taką a la galerię handlową, coś w tym stylu. No i później w tamtych okolicach tych galerii jest zamek Osaka i tam pójdziemy. A jaki reszta dnia, no to czas pokaże, dzień pokaże tak naprawdę. Dzisiaj jest sobota, więc tłok będzie i tak spory wszędzie, myślę. I o tą część kuli od jakiejś 8 rano cały czas napierdzielali. Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłukło. Jakimś młotem zrywali w sobotę, przypominam, w sobotę. Jak widzicie, nie kłamałem, chłopaki napierają konkretnie. Ogólnie ta okolica wygląda jak taki no niezły rozpierdziel tutaj jest. Jakiś getto w Bangladeszu. Prześmiewczo oczywiście, nie jakoś tak w 100%, ale no nie jest to najpiękniejszy widok świata. Teraz na początek ruszamy na śniadanie. Jest już późno, więc jakieś śniadanie połączone z lunchem, ale no dzisiaj potrzebowaliśmy troszeczkę odsapnąć. Poszliśmy później spać, więc nie zawsze chodzi o to, żeby wstawać o 5 rano na wyjeździe. Czasami potrzeba troszeczkę więcej luzu i to jest taki właśnie dzisiaj dzień. No dzisiaj już naprawdę piękna pogoda. 20 stopni, słoneczko, bezchmurne niebo. Zupełnie inaczej niż na przykład jak było w Tokio. Banan na twarzy już od samego słoneczka. Troszeczkę już tam brakowało takiej pogody. Już w Kanazawie była namiastka słońca, w Matsumoto trochę też, no ale tam było dużo chłodniej, a tutaj już takie, wiecie, słońce, 20 stopni, wiecie, krótkie spodenki i te klimaty, także elegancko. Klasycznie jesteśmy na ramenie śniadaniowym. Testujemy ramen. Pierwsze dwa razy to był miso ramen, teraz mamy salt ramen, czyli solony ramen. Był jeszcze soy sauce ramen, ale uznaliśmy, że tylko są dwa rodzaje i różne tam dodatki. Szczerze mówiąc, mi siada. No miso ramen ma jednak na pewno bardziej intensywny ten smak. A tu też jest bardzo głęboki bulion, no mocno słony. Nie ma tutaj bardzo sosu sojowego. Tylko ta słoność wynika z soli. Z dodatków to wiadomo, mamy czaszu, mamy bambus, mam zieloną cebulkę i nori. Znaczy iglony, wakame, bo nori nie ma tutaj. Ciekawe, w Osace nie dają nori, a z kitów Kanazawy też nie dawali nori. Tylko w Tokio dawali nori. Mamy też bambus. No nudle są dużo jaśniejsze niż te, co były wczoraj w Kanazawie. Spoko. Szczerze mówiąc, bardzo dobry. Ale jednak ten wczorajszy był dużo lepszy. Tamten podtrzymuję zdanie, że był najlepszy w moim życiu. Ale ten bardzo sympatyczny, taki bardziej odświeżający, słony, pobudzający. Moim zdaniem jest to 8,5. Naprawdę sympatyczny ramen. Jednak miso ramen jest dużo lepszy, mimo wszystko. Bardziej jakiś kremowy, aksamitny, ale ten naprawdę spoko, taki bardziej odżywiający na rano. No i tutaj wiadomo, jest ile lokali, ile miast. Tyle różnych ramenów, tak to wygląda, że tutaj no nie zjecie zawsze tego samego. No bo niektóre lokale się specjalizują w konkretnej jakby dziedzinie, w konkretnym rodzaju ramenu. Obczajcie sobie, normalnie w sklepie z ciuchami, chyba to są z ciuchami, tam normalnie zewnętrzne są ubrania. Stoi Aston Martin, a za nim Porsche. Poszedłem sobie na udon, oprócz tego poszedłem na mięso, takie grillowane, mam normalnie swój palnik. Będę mógł sobie trochę smażyć mięsko, takie cieniutkie pasterki, gdzieś tylko po prostu 3 sekundy lewa strona, 3 sekundy prawa strona i się od razu je. Tak to wygląda. Chłopaki poszli na burgery z Wagyu. Ja uznałem, że burgery to jednak nie jest to, co chciałem tutaj jeść, więc ja poszedłem coś innego i zaraz się spotkamy z powrotem. Zamówiłem kalbi, czy to jest taka jakaś tłustsza część, nie wiem, czy to jest przy żebrach, czy coś takiego, trudno mi powiedzieć. Oraz język krowi, wołowy. Tak już się prezentuje zrobiony język. Na razie bez sosiku żadnego. Kawy, to choć raz, ale spoko. Teraz z sosikiem. Weźmy ten czerwony, słodkie chili można powiedzieć. Teraz testujemy kalbi, króciutkie, a tak dobrze króciutkie, intensywne, dużo mami. Kalbi jest fantastyczne. Powiem tak, ozorek to jest jakaś taka siódemeczka 7,5, a kalbi to jest 9,5, może nawet 10. Fantastyczne. Smak ma po prostu idealny. Perfekcyjny w każdym talu. Cieniutkie, fajny kisosik do tego, tłuściutkie, rozpływający się w ustach. Może nie ma faktury jak Wagyu, takie typowe, ale jest pyszne. Teraz mamy udon z wołowiną, zieloną cebulką. W miarę tłusty bulion, ale dużo tłuściutki skrap wołowinki. Najpierw bulion. Ciekawy. Trochę inny niż w ramenach. Wydaje mi się, że to jest wołowy bulion. W ramenach był najczęściej wieprzowy. Lub z dodatku pasty mi smak wieprzowy był, można powiedzieć, że troszeczkę przykrywany. Jest to przepyszne. Ja jestem chyba fanem udonu. Chyba mimo wszystko, jeśli chodzi o rodzaj makaronu samego w sobie, to jest chyba najlepszy, jeśli chodzi o japońską kuchnię. Jeśli chodzi o moje siorbanie, to tutaj wszyscy siorbają jedną nudlę, czy to udon, czy to ramen, to jest element kultury. Chodzi o to, że siorbając, dmuchamy, wtedy nie parzy tak makaron, a jest dużo tego mięsa i bardzo tłuste. Ale powiem tak, fantastyczne. No myślę, że udon 9. Zawsze kupuję nudlę w Japonii
zawsze mam usraną koszulkę, bo zawsze ciągnę makaron i leci po prostu na każdą stronę. Już mam każdą bluzkę uwaloną bulionem. Dosłownie każdą. Bluzę też. Naprawdę fantastyczna szama. To kalbi przepyszne. Polecam. To nie wiem, jaki to jest fragment, ale taki tłuszczutki. Wydaje mi się, że to właśnie coś od żeberek, coś w tym stylu. Jakiś może taka karkuwa wołowa. Polecam wam takie miejscówki właśnie z tymi grillami. Każdy sobie może stopień wysmażenia, jaki chce zrobić. Ale to są takie cieniutkie mięska, czyli to się robi albo po 2 sekundy na stronie, albo jak się człowiek zgapi w telefon, to po 20 sekund na stronę, ale raczej nie dłużej. I może dużo tego brać. To już jest troszeczkę droższa zabawa. A też w zależności od tego, ile się weźmie i jaki rodzaj mięsa tak naprawdę. No ja zapłaciłem za miskę udonu, 2 razy kalbi, to jest takie lepsze, bo ona chyba po 1500 za porcję mięska. No to już jest droższa sprawa i herbatę mrożoną, taką zieloną, plus to właśnie te ozorki, no to za 7000 zapłaciłem jenów. No ale teraz jest fajny kurs, bo 0,026, więc to wychodzi ze 150 zł, 160 jakoś tak. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę klasę tego, no to porównać z takiego, nie wiem, Nowego Jorku, za coś jakiego pewnie byście zapłacili $200, no. Byle zwykła rzecz kosztowała, nie wiem, 100 zł na przykład, więc to jest ta różnica. Zapłaciłem w Nowym Jorku za 2 bajgle 160 parę złotych. I to były takie 2, że zjadłem na strzała 2, bez problemu. Na bardzo wysoko rozwinięty kraj, to ceny to uważam, są bardzo niskie mimo wszystko, bo idzie zjeść ramen za 30 zł, no to proszę was, to naprawdę, i to jest taka naprawdę bycia porcja, tego bierzecie za 4-5 zł tak naprawdę dodatkowe nudle i jesteście najedzeni na 6 godzin. Ja na mniej, już się nie śmiej, Wojtek, ja na mniej, mnie te prawidła nie dotyczą po prostu, niestety. Po wielkich trudach prawie doszliśmy do zamku Osaka. Mieliśmy to i tam iść jako prawie pierwszy punkt. To jest godzina 18:15. Dopiero tam idziemy. Już jest lekki półmrok, ale tam jest z tego, co widzieliśmy, już z daleka lekko oświetlone, więc spoko. Do środka i tak nie planowaliśmy wejść. Po złych wspomnieniach z zamkiem w Matsumoto już nie widzę sensu wchodzenia do środka. A jednak najlepiej to wygląda z zewnątrz. Tak zdecydowanie najlepiej to wygląda z zewnątrz. Także zaraz wchodzimy do parku, który otacza zamek w Osace. Jest to bardzo duży park w zasadzie. Tak, trzeba jeszcze z kilometr przejść tym parkiem pod sam zamek. Także no dzisiaj taki luźniejszy dzień, ale też czasem trzeba trochę zwolnić tempo, w szczególności, że momentami spaliśmy po 2-3 godziny, więc plan jest napięty, a dzisiaj w Osace troszkę luźniej, ale i tak zamek w Osace zostanie zaliczony, także sympatycznie. Jesteśmy przy wejściu do zamku Osaka, a tam w tle to świecące po lewej stronie, to jest ta główna część zamku. Tutaj mamy bramę, wieżyczki strażnicze. Jeśli chodzi o rozpiętość i to, jak wygląda ten zamek, jakby cały kompleks, no to zdecydowanie jest największy z wszystkich, co żeśmy widzieli. Naprawdę super to wygląda, a jestem ciekawy, jak wygląda z bliska ten zamek już sam sobie. To, co jest podświetlone. Mam nadzieję, że naprawdę imponująco. No bo do tej pory tu naprawdę jest nieźle oświetlone, pięknie wyglądające drzewka. To, że cię już ściemnia, wcale w niczym nie przeszkadza. No, są tutaj wisienki, całkiem ładnie kwitnące już. Ale naprawdę, najlepiej to wygląda. Tak całościowo to zdecydowanie. I już widać piękny zamek Osaka. Bałem się, że to nie będzie oświetlone, ale bo tutaj bardzo dużo zamków i tego typu budowli nie jest oświetlonych w nocy, ale to ładnie czerwono się tak mieni. Ale tyle tutaj jest fortyfikacji, takiej zewnętrzne mury. Wewnętrzne mury. Jeszcze to, że na górze jest ten zamek, no nie było opcji, żeby dało się to zdobyć. Po prostu nie wierzę, że było to możliwe do zdobycia. Jestem oczarowany i wydaje mi się, że zdecydowanie spośród tych zamków, co widzieliśmy do tej pory, czyli Kanazawa, Matsumoto, no i teraz Osaka, no to zamek w Osace zdecydowanie najlepiej wygląda. On w dzień jest taki biały, ale wydaje mi się, że też by fantastycznie wyglądał. No teraz taki oświetlony naprawdę mega wygląda. No i też trzeba pamiętać, że tu nie tylko chodzi o sam sobie budynek, tylko też cały kształt tego, co jest tu dookoła. Te właśnie mury, piękny park. No tak patrząc przez cały kształt naprawdę wygląda najlepiej. No plus wydaje mi się, że najbardziej imponujący jest sam sobie budynek, no bo też jest zdecydowanie najwyższy. Wydaje mi się, że taki najbardziej monumentalny mimo wszystko. Jutro zobaczymy, co będziemy robić. Osakę tak traktujemy troszeczkę swobodniej. Później poniedziałek, wtorek na Kioto. Wstępny plan był, żeby dzisiaj i jutro być w Kioto, ale jak żeśmy zobaczyli w sumie, że przecież to jest weekend, no to będzie tam tragedia. Kioto jest chyba najbardziej pełne ludzi, więc uznaliśmy, że najlepiej poniedziałek, wtorek to zrobić, a dzisiaj Osakę i jutro. Osaka jest na tyle dużym miastem, że i tak tutaj się ci ludzie w miarę rozbijają, choć widzieliście na tym pasażu handlowym, że ludzi było bardzo, ale to bardzo dużo. Gąszcz ludzi dosłownie. Cały zamek jest na różowo podświetlony, bo jest miesiąc miłości i nie są to lampki na zamku, tylko są takie reflektory dookoła. Tu macie reflektory z jednej strony, a tu z drugiej strony. Jako że zamek jest biały, no to zdecydowanie z całego otoczenia najlepiej absorbuje to światło różowe. No i
jestem bardzo zauroczony Osaką. Mega mi się podoba do tej pory. Osaka Castle naprawdę gorąco polecam. Różne opinie o Osace słyszałem, ale moja na razie jest taka, po pierwszym dniu takim pełnym. Naprawdę fajne miasto. Ma sporo do zaoferowania. To jest takie trochę mniejsze Tokio, ale też ma swoje jakieś tam unikatowe zabytki i też swój klimat. Jak się jest 2 lub 3 tygodnie w Japonii, myślę, że Osakę jak najbardziej warto odwiedzić. A jak się jest smakoszem, lubi się jeść, myślę, zdecydowanie wtedy warto Osakę zwiedzić, no bo to jest miasto kulinariów, chyba takie najlepsze miejsce, jeśli chodzi o spróbowanie wielu rzeczy, no bo tutaj są dosłownie wszystkie smaki Japonii. Próbujemy kurczaka karage, świeżo smażone. To jesteśmy przy zamku Osaka, na wyjściu jest taki do spróbowania. Genialne. Top 7 Eleven to się w ogóle nie równa, to jest 50 razy lepsze. Soczysty, pyszniutki. Fiu. Disco. Idziemy sobie parkiem, jakiś generator prądu pracuje. Patrzymy, a tu sobie mnóstwo ludzi ma jakieś namioty, światło rozstawione, dzięki temu generatorowi oczywiście. Grill, alkohol, normalnie imprezka w parku. Mnóstwo takich dużych grilli w zasadzie. Każdy sobie robi swoje mięcho, wiecie, nie, że jakieś tam sprzedawcy czy coś, tylko ludzie ze znajomymi. No, bardzo ciekawy vibe. Tak sobie idziemy, ale tak dosłownie z dupy coś takiego. Ale ludzie się bawią, bez muzyki oczywiście, ale dosyć gwarnie rozmawiają. Zapach naprawdę fantastyczny mięsa. No, ciekawa sprawa. Aż by się zjadło. Wcale nie opierdolę chwilę temu kilograma kurczaka karage. Jesteśmy w pokoju, siedzimy, później będziemy wychodzić. Tu jakiś alarm, ludzie wychodzą, jest klatka schodowa, jakaś ewakuacja. Na dole pokoju, jak patrzę. Nie wiemy, co się dzieje w ogóle. Normalnie tu ludzie stoją, jakby się coś miało wydarzyć zaraz. Tak, ale to ewidentnie z budynku naprzeciwko, z naszego też tu wychodzą, tu się oglądają, ale... A ten ziomek tam siedzi, no wyje***ju, co ma? Chłop dojadł obiad i dopiero wychodzi, zobacz. Dopalił już krzyluka, zjadł obiad, a do parku nie idzie, ty. Będziemy informować zaraz, jaki progres. Nie wiem, chwilę temu wyłączyła się syrena, znów się włączyła i po minucie zgasła i teraz jest cisza, ale ludzi na dole jest coraz więcej, także dobre pytanie, no nic. Ale to trwało tyle minut, a nic nie przejechałeś. No nic się nie dzieje już teraz. A ziomki, zobacz, chleją, mają tylko. Tak, te typki tutaj dalej, naprzeciwko nas centralnie. Przyjechał radiowóz, wyszedł jeden policjant, wszedł na górę, po schodach. Papierosa pali, zobacz, to idzie. Bez kitu pali ze szluga. Ale przyjechała właśnie straż pożarna. Nie wiemy, co się odp***a, szczerze mówiąc, nie mamy bladego pojęcia. Wybiegła jakaś babeczka, coś gadała do tych, o ta właśnie, co biegnie teraz, do tych strażaków. Ja mam teorię roboczą, że to jakiś, nie wiem, ktoś się zamknął i jakiś gaz się ulotnił i dlatego wyszedł dym, dlatego czujka zaczęła działać, a żadnego dymu nie ma i po prostu, nie wiem, ludzie nie uciekają z budynku. Wydaje mi się, że to jest coś związane z gazem po prostu, że ktoś, nie wiem, odkręcił kurek i czy jakieś samobójstwo, czy jakiś wyciek. Tak mi się wydaje, ale jak to p***a, to i tak nie mamy po co uciekać, bo i tak nie damy rady. No weszli na trzecie piętro, że dalej nie idą, tutaj widać chłopa. No bo drugi policjant idzie, zobacz, na dole. Na wysokości gdzieś... tego zielonego. Ktoś idzie, policjant jakiś. Wchodzi teraz na wysokości tej klatki, tak, zobacz. Po lewej, no widzę. Wchodzi kolejny policjant. No coś się dzieje na trzecim piętrze. I kolejny wóz strażacki jedzie chyba. No to nie śmieciarka? Fałszywa, ale to akurat jest śmieciarka. A few moments later. Lecimy do miejscówki Dotonbori. Jest to takie miejsce, gdzie są kluby oraz bardzo dużo jedzenia. Chłopaki idą na kluby, ja idę na jedzenie. To jest największy street food w Japonii. Taka miejscówka właśnie ze street foodem. Bardzo dużo knajpek i to jest otwarte do 4-5 rano. W większości przypadków tam część miejsc do 3, więc jest godzina 23:40. Będziemy tam za jakieś pół godziny. No i takie mocne jedzonko, można powiedzieć. Jestem już w samym sercu Dotonbori. Idę szukać jakiegoś fajnego lokalu do jedzenia. Zacznę chyba od gyozy, tak mi się wydaje, że jest klimacik na gyozę. Pierwszy miejsce, w jakim jestem, jest to lokal z gyozą. Zamówiłem gyozę wieprzową i gyozę wołową, smażoną, tak mi się wydaje. Tutaj Chińczycy są, także generalnie tylko po japońsku i po chińsku, po angielsku niekoniecznie, ale mam nadzieję, że nie pomyliłem się. Jeśli chodzi o lokale z gwiazdą, to można trafić też na takie lokale chińsko-japońskie i one są troszeczkę w innym stylu, ale mam nadzieję dalej pyszne. No, porcja wyszła dosyć duża. Ale one nie są też jakieś, nie wiadomo jak ogromne, są smażone, tak jak to gyoza bywa, oczywiście. Giga gorące, ale pyszne, najpierw spróbowałem wołowych, teraz czas na wieprzowe. No, gyoza oryginalnie jest oczywiście wieprzowa, ale szczerze mówiąc bardziej mi się to tutaj w tym lokalu, ta wołowa jest lepsza, bardziej wyrazista. Myślę, że 8,5. Każdy, kto kocha pierogi w Polsce, myślę, że gyoza mu na pewno posmakuje. Jest po prostu bardziej mięsna,
Ale jak lubicie pierogi z mięsem, no to myślę, że te też wam posmakują. Szczerze mówiąc, nie znam osoby, która nie lubi gyozy. Teraz kierunek na takoyaki. Jest godzina 1:35 i to, jak bardzo ludzie są pijani, jest po prostu przekraczające wyobraźnię. Szczerze mówiąc, zdecydowanie bardziej niż w Polsce. Mam wrażenie, że chodzi o takie życie nocne, że tutaj wszyscy walą po prostu do odciny. Większość osób się dosłownie zatacza. Może nie tak jak w Anglii, jak w Londynie widziałem swego czasu, że po prostu zgony na ulicy leżące, ale no, jest tutaj dużo mniejsza wstrzemięźliwość niż się wiele z was spodziewa. Często po 3 osoby trzymające się, wiecie, tak pod pachę, każda ledwo chodząca na nogach i jakoś próbują dojść do domu. Jest to chyba, mam wrażenie, bardzo powszechne w Japonii. W Tokio to wyglądało w weekend bardzo, ale to bardzo podobnie. Tak jak tutaj w Osace. Testujemy takoyaki. Są z takim czosikiem. Wydaje mi się, że to jest majonez, ale z ciemną nic nie widzę go w 100%. Mam wrażenie, że to jest sos jakiś krewetkowy, coś takiego. Mega gorące, posypane wirkami nori. Oczywiście w środku ośmiornica, ale ona nie jest jakoś mocno wyczuwalna. Takie kuleczki z ciasta naleśnikowego. Myślę, że to jest coś niepół. Jak ktoś lubi ciasto naleśnikowe, to na pewno będzie mu to smakowało. Ono jest takie bardzo kremowe. Ono nie jest takie, mam wrażenie, 100% upieczone, ale tutaj tak to właśnie robią, że one są takie rozpływające się, lekko ciekłe w środku. Nie są w 100%, wiecie, takie zbite, twarde, tylko właśnie nie do końca jest to stanie takim stałym. Mega rozpływające się też w stylu konsystencji w środku jak jajecznica. Myślę, że to jest adekwatne określenie. Nie wiem, czy rozumiecie do końca, o co mi chodzi, ale mniej więcej, jakby ktoś spróbował, to by myślę, że potwierdził moje słowa. Co do tej całej dzielnicy Dotonbori, czyli największego street foodu w Japonii, no to dominuje tutaj kuchnia japońska i jest troszeczkę koreańskiego grilla oraz kilka knajpek chińskich. I też włoska kuchnia się przeplata, ale to tak naprawdę bardzo, bardzo niszowo. No tak to głównie te trzy kuchnie, które wymieniłem. Generalnie rzecz biorąc, jest to otwarte praktycznie cały czas. Niektóre lokale nawet 24 na dobę. Drugą ciekawostką jest to, że w Japonii bardzo dużo restauracji, nie wszystkie, ale myślę, że co najmniej połowa, otwiera się 2 razy dziennie. Czyli jest to godzina około 10-11. Najczęściej do jakichś 14, 15, 16, to jest różnie w zależności od lokalu. I później jakaś 18, 19 do północy, no wiecie, czasem dłużej, czasem krócej. W skrócie są 2 godziny na jedzenie. Zazwyczaj jest taka właśnie martwa strefa, martwa godzina między tą 15 z groszem, a tą 17-18. Wtedy, szczerze mówiąc, jest bardzo ciężko znaleźć coś konkretnego. W sensie, że trzeba już po prostu iść tam, gdzie jest otwarte. Już takiego wyboru konkretnie, co chcemy zjeść, już nie mamy, no bo tak naprawdę ułamek lokali wtedy jest otwarty, mam wrażenie, bo żeśmy już tak szukali, tylko jest tylko closed. Jeszcze najczęściej są to napisy po japońsku. Rzadko, ale jednak się pojawiają też po angielsku. Ale mimo wszystko oni tutaj nie są aż tak na każdym kroku nastawieni na język angielski, ale najczęściej w kartach są też te obrazki, także myślę, że nie trzeba tutaj znać za bardzo języka. Zresztą ogólnie wyznaję taką zasadę, że raczej zawsze się idzie jakoś dogadać. Nie jest konieczna jakaś perfekcyjna mowa. Nawet angielski nie jest jakoś giga potrzebny, szczerze mówiąc. Zawsze idzie się jakoś dogadać i myślę, że nie ma się czego bać po prostu. Teraz kierunek yakiniku, czyli taki japoński grill. Testujemy polędwicę, wołową oczywiście. Jest to kapitalne, naprawdę warte każdy pieniądze. Testujemy kimchi z ogórka, trochę inne niż to, co jedliśmy w Tokio. Szczerze mówiąc, bardzo dobre. Co do polędwicy, to oceniam ją na dychę. No po prostu to jest tak dobre, że nie sposób powiedzieć, że to jest coś poniżej dyszki. To jest to kapitalne. Jest to po prostu przepyszne. Japońska wołowina, jeszcze ten styl yakiniku, czyli sobie właśnie robicie tak, jak chcecie, na rozjeżdżonych węgielkach lub na palnikach gazowych. To w zależności już od miejsca. Tutaj jest tyle spoko właśnie, że jest rusznik i pod tym węgiel. Myślę, że to jest jeszcze lepsze często. A spływający się w usta. To ciekawe, jest już prawie 1/3. A ludzi to naprawdę sporo. Miejsce jeszcze ten. Mam wrażenie, że te japońskie grille, te yakiniku, to chyba są najdłużej otwarte na weekendzie miejsca, że jednak te jakieś ramenownie, takoyaki to troszeczkę krócej. Choć tak to jeden z tych miejsc, które są duże otwarte, to chyba te yakiniku w takiej kulturze są najbardziej zakorzenione i otwarte wręcz w zasadzie, że do rana, do 5-6 rano. A ja czekam na kolejne mięsko. Zamówiłem jeszcze 2 rzeczy, czyli policzki wołowe oraz żeberka wołowe. To są żeberka, one są w marynacie, a to są policzki wołowe. Ja ogólnie jestem fanem policzków. Wiadomo, że w Polsce przyrządzają się w zupełnie inny sposób, no ponieważ u nas to one są tak najczęściej długo duszone, rozkrywające się w ustach. No jestem ciekaw, jaką konsystencję, jaką strukturę będzie miało to mięso właśnie z grilla. No bo w Polsce takich nie jadłem z grilla. W szczególności jeszcze z sosem sojowym i tego typu dodatkami. Wciągamy policzki jako pierwsze, maczamy w sosie sojowym i patrzymy, co to jest za pyszność.
wiadomo, nie jest to tak rozpadające się w ustach jak takie wolno gotowane, a jeśli chodzi o sam sobie smak mięsa, to mi bardzo siadają. To naprawdę bardzo siadają. Naprawdę, jeśli chodzi o smak, to są fantastyczne. Myślę, że dałbym nawet 9. Szczerze mówiąc, myślę, że jak jeszcze będę na jakimiku w Japonii, to zdecydowanie jednym z mięs, które będę brał, to będą właśnie policzki. Ściągam teraz żeberka. One były w tej takiej ciekawej zalewie. Ja już sobie wrzucam w międzyczasie kolejne. Żeberka jem bez sosu, z tego względu, że one już były marynowane w sezamie i w takiej specjalnej zalewie. Mam wrażenie, że ona była taka na ostro, z tego co widzę na tacce, co jeszcze zostało. Ma super posmak jego właśnie fajnego słodkiego sushiku, co daje czasem do mięsa. To jest fantastyczne też, też 9 myślę. Zupełnie inaczej smakuje niż te policzki. Tak jakby zupełnie co innego. Jestem ogromnym fanem tego stylu jedzenia, tego jakiniku, naprawdę to jest petarda. Chyba z całego dzisiejszego dnia na Dotonbori. Myślę, że zdecydowanie to jest najlepsze. Naprawdę jakiniku było przepyszne. Mam nadzieję, że wam się podobała mała przygoda razem ze mną w dzielnicy Dotonbori. Ja się bawiłem prześwietnie. Jedzenie było pyszne. Tego tutaj do spróbowania jest dużo, ale to dużo więcej. Zabrakłoby nocy i miejsca w moim żołądku, żeby to wszystko zjeść. Aczkolwiek nażarłem się strasznie. Mogłem tej gyozy wziąć troszeczkę mniej na początek, ale no byłem głodny i troszeczkę pazerność wygrała. Trzymajcie się i do zobaczenia co sobotę o godzinie 11 w kolejnym odcinku.